Witajcie, kochani. To jest 14. podcast Słowa mają moc. Ja nazywam się Aga Cieślak i dziś będę mówić o pozytywnym myśleniu. Chwilę mnie nie było, a to dlatego, że jestem w środku przeprowadzki, międzykontynentalnej przeprowadzki. Cała rodzina, dzieci, zwierzęta za 3 dni leci do Polski i jest to taki czas, kiedy lista rzeczy do zrobienia i załatwienia właściwie się nie kończy, a jeszcze wydarza się mnóstwo niespodzianek po drodze. Na przykład mieliśmy lecieć w ostatni weekend, ale loty zostały zmienione, bo czegoś tam brakowało, jakiegoś dokumentu i trzeba było zostać o tydzień dłużej. Na ten moment wygląda, że mamy wszystkie dokumenty i już możemy lecieć. Niby nic, prawda? Tydzień dłużej, trochę zmiana planów. Ale przy logistyce przeprowadzania 5-osobowej rodziny ze zwierzętami, kiedy nasze rzeczy już pojechały w boksach, kiedy mieszkanie, w którym jesteśmy, już właściwie powinno zacząć być remontowane, kiedy już umówiliśmy przejazdy, taksówki, hotele dla zwierząt, Airbnb i coś się zmienia, data, cała logistyka pada, wszystko trzeba przeplanowywać, przeorganizowywać, co dalej wpływa na koszty i dalej na ilość rzeczy do zrobienia, no i na czas, czyli na podcast. Ale koniec końców to pewnie są tylko wymówki. Łatwo jest mieć wymówki, nie? Zawsze mamy coś do zrobienia, zawsze mamy jakąś listę rzeczy. I ja sama w to trochę wpadłam, że miałam te wymówki. Ale dzisiaj wstałam o 5, usiadłam, napisałam to, co chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, to, co jest dla mnie ostatnio ważne. Bo dlaczego ja w ogóle opowiadam o tej przeprowadzce? A właśnie dlatego, że to pozytywne myślenie jest w tej chwili bardzo, bardzo silnym tematem dla mnie. Bez zagłębiania się w dodatkowe szczegóły, te ostatnie 2 tygodnie, no, zawaliła się tona rzeczy. I co ja z tym robię, jak się coś zawala? Mam chwilę takiego momentu dyskomfortu, nawet braku akceptacji czy zdenerwowania, ale zaraz potem myślę sobie, tak miało być, tak jest lepiej, tak jest dla nas lepiej. I wiecie, co się wtedy dzieje, kiedy ja zaczynam pozytywnie myśleć i po prostu akceptować i ufać, że tak jest lepiej? No wtedy się zaczyna wszystko układać, odkręcać, wtedy się po prostu dzieje jakaś magia. To takie trochę może nawet zaklinanie rzeczywistości, ale jeśli coś się zawaliło w twoim życiu, jeśli właśnie spadasz, jeśli właśnie coś tracisz, jeśli właśnie coś się wymyka z twoich rąk lub zmienia i idzie niezgodnie z twoim planem, to spróbuj zaufać. Spróbuj zaufać i przekonać siebie, że spadasz w górę, że to, co się dzieje, jest dla twojego większego dobra. Facet cię zostawił? Czy kobieta? No to najprawdopodobniej dlatego, że świat ma dla ciebie kogoś lepszego. Wyrzucili cię z pracy? A to może po to, żeby była przestrzeń na nową pracę. 2 razy lepiej płatną. Nie mogłaś pojechać samochodem do pracy, bo nie odpalił? A to może właśnie udało się uniknąć stłuczki i naprawy, i kosztów. Wypadły ci gdzieś 200 zł z portfela? A pomyśl przez chwilę i wypełnij sobie serducho pozytywną energią. Może ktoś znalazł te 200 zł. Może był to ktoś, kto jest głodny i potrzebujący. Nie zawsze to, co się zawala albo wydarza, jest dla nas. Czasem jest dla innych. I też trzeba myśleć i patrzeć na to pozytywnie. Jeśli coś z zewnątrz zmienia twoje plany, marzenia i oczekiwania, weź to jak znak, że widocznie jest lepszy plan dla ciebie. Zaufaj. Wszechświat ma ten lepszy plan. Lepszy niż my sobie czasem możemy wyobrazić. W tych ostatnich niespodziankach pojawiło się też trochę niespodziewanych i niezaplanowanych kosztów. Na przykład przy zmianie terminu lotu trzeba było zapłacić za dokumenty dla zwierząt, za eksport zwierząt 2-krotnie. No i znowu, w pierwszej chwili przychodzi reakcja, po prostu zwykła ludzka reakcja, jakaś niezgoda czy nawet złość. Ale ja już wiem, że tak się nie postępuje z pieniędzmi, więc zaraz potem przypominam sobie, że jak przychodzi nowy koszt, to mówię sobie, przecież mam po to, żeby wydawać. Mam pieniądze,
Stać mnie na wszystko. Od razu sobie tutaj afirmuję. W momencie akceptacji i puszczenia takiego niespodziewanego kosztu znowu dzieje się magia. To wydarzyło się kilka dni temu. Dokładnie 2 dni po tym, jak się pojawił nowy koszt, pojawił się niespodziewany zysk. 8-krotnie większy niż ten koszt. I jeśli kurczowo trzymamy się każdej zarobionej złotówki i wszystko odkładamy na czarną godzinę, to właśnie to do nas przyjdzie. Czarna godzina. A jeśli to, co przychodzi, puszczamy i oddajemy z powrotem, zgodnie z tym, jak wszechświat nam to układa, jeśli się poddajemy tej energii, akceptujemy, że pieniądze są jak fale, przychodzą i odchodzą, to my zawsze stoimy w wodzie. A fale przychodzą i odchodzą, ale my stoimy w wodzie, czyli mamy zawsze te pieniądze. Nie ma co próbować zatrzymywać fali, tak? Tutaj najprawdopodobniej osiągniemy efekt kompletnie odwrotny. Tak jak wszechświat ma dla nas plan i układa to dla nas najlepiej, jak w danym momencie może, tak samo my jesteśmy czasem narzędziem, żeby komuś innemu coś ułożyć. I może właśnie ten nasz dodatkowy koszt, który w pierwszej sekundzie był problemem, a potem ja go po prostu puściłam z radością, po prostu puściłam. Mam, poszło. Może ten koszt właśnie stał się czyjąś długo wyczekiwaną premią na jakieś marzenie. Zachęcam Was dziś bardzo, ale to bardzo do myślenia tylko pozytywnie. Do szukania czegoś pozytywnego we wszystkim, co się dla nas wydarza. Jeśli miałeś milion planów na weekend, a tu się trafia kwarantanna, dobrze. Może to świat daje Ci kilka dni w domu. Może od miesięcy odkładasz jakiś kurs online do zrobienia, albo jakaś książka czeka. I właśnie wszechświat Ci załatwił czas na ten kurs. Nie warto się nie zgadzać ze światem, nie warto się nie zgadzać z losem. Warto brać to, co dostajemy i wierzyć, że to jest dobre. Im bardziej my wierzymy, im bardziej my pozytywnie myślimy, tym naprawdę sobie tą rzeczywistość zaklinamy. I we wszystkim można znaleźć pozytywną stronę. Po prostu upadajmy do góry. Póki nasze problemy i to, co się wydarza, nie jest ostateczne, póki w cudzysłowie przeżywamy je z kanapy z domu, z ciepłą herbatą w ręku, to wszystko jest dobrze. A jeśli ciężko Wam myśleć pozytywnie i ciężko szukać pozytywnych stron, to może Wam pomóc na przykład takie pytanie, kiedy coś się zawali, czy to będzie miało znaczenie za 3 lata, czy za 5? Bo jeśli nie będzie miało to znaczenia za 3 lata, to nie warto tracić czasu na rozpamiętywanie, analizowanie, a co by było gdyby i złoszczenie się na rzeczywistość. Wszystko, co się wydarza, wydarza się dla naszego dobra. Jedynie dla naszego wyższego dobra. I jeśli tak spojrzycie na świat, to uwierzcie mi, po pierwsze żyje się łatwiej i przyjemniej, a po drugie naprawdę dzieje się magia. Rzeczy się naprawiają. A potem jest lepiej, niż myśleliśmy, że może być na początku. Mi przy całej tej przeprowadzce towarzyszy kilka słów z piosenki Bombay Wonky One. Nie z płyty, jak ktoś by chciał posłuchać, tylko z teledysku na YouTubie. Na płycie jest bez tego tekstu, ale oni tam powtarzają: myśl dobrze, mów dobrze, rób dobrze, a będzie dobrze. I z tymi słowami Was chciałam dzisiaj zostawić. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia wkrótce. Ach, kochani, jeszcze jedno na koniec. To jest ważne. Dzisiejszy podcast dedykuję i nagrywam dzięki słuchaczce, która wysłała do mnie wiadomość. Wysłała do mnie wiadomość, pytając, czy wszystko u mnie w porządku i pisząc, że brakuje jej moich podcastów. I nawet jak to teraz mówię, to po prostu aż mi się serce raduje i łezka wokół kręci. Kochana, ja Ci dziękuję bardzo za Twoje serducho, za sprawdzenie, czy u mnie dobrze i za ogromną motywację, jaką mi ta wiadomość dała. I bardzo proszę, 14 odcinek, słowa mają moc, dedykuję Ani. Aniu, dziękuję, że jesteś. A dla wszystkich jeszcze raz, myśl dobrze, mów dobrze, rób dobrze,
a będzie dobrze. Myśl dobrze, mów dobrze, rób dobrze, a będzie dobrze. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.